Michał Sawa, Strefa Zoologiczna. Meldujemy się i witam bardzo serdecznie dzisiaj. Moim gościem jest Joanna Zarzyńska, doktor nauk weterynaryjnych, redaktor naczelna magazynu Zoobranża i Pies Rasowy. Witam serdecznie, bardzo mi miło. Dziękuję za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że przyszłaś. Przeprowadziłeś do studia psa. Psa. Tego samego? Nie, to są dwa różne, aczkolwiek niektórzy mają wątpliwość, czy to są faktycznie psy. No właśnie, ja się tak zastanawiałem, czy to jest pies, czy to jest kulka. Czy to zwierzę ma nogi? Tak, to zwierzę ma nogi, ale faktycznie bardziej zwraca uwagę specyficzna twarz, tak? Bo raczej mówi się właśnie, że Pekińczyki, bo to jest właśnie Pekińczyk, jeden z nami w studio Rafael i pan Ptysio, nasz drugi Pekin. Wiesz co, ja kojarzę Pekińczyki rude, biegające, no nie aż takie obszerne jak ten Pekińczyk. Co się stało z nimi, że teraz one tak wyglądają? Bo ty kojarzysz tak zwanego Pekińczyka warszawskiego, tak? Myślę, że większość osób kojarzy takiego Pekińczyka. No pewnie tak, wychowałem się w Warszawie. No właśnie, i też bardzo wiele osób mnie właśnie zaczepia na ulicy, pytając się, co to jest za rasa. Kiedy ja mówię, że Pekińczyk, proszę pani, Pekińczyka to ja widziałem. Pekińczyk wygląda zupełnie inaczej. No właśnie, ale skąd ta różnica? Pekińczyk warszawski, jak powiedziałaś? To znaczy, to są takie, jest bardzo dużo Pekińczyków, które są takimi, powiedzmy, w typie Pekińczyka pieskami, tak? I one właśnie mają mniej sierści, mają faktycznie ten typowy wyraz bez pyska, tak? Czyli po prostu duże oczka. I stąd większość osób kojarzy. To są psy, które są psami rodowodowymi, uczestniczyły w wystawach, więc tutaj jest bardziej taki faktycznie typ show, powiedzmy, i zwraca uwagę szczególnie właśnie obfita szata, która i tak jest w tej chwili zgodnie ze wzorcem zmniejszana, tak żeby psy mogły funkcjonować. Tutaj na zdjęciu mamy drugą naszą ulubioną rasę, to są chiny japońskie. Troszkę inaczej zbudowane, też bardziej ruchliwe, ale też bardzo specyficzne właśnie ten wyraz pyska, trochę ludzki, również tak jak u Pekińczyków. A skąd u ciebie zainteresowanie rasami azjatyckimi, tak? Bo to jest rasa tak, azjatycka. Tak, rasy azjatyckie, dokładnie Pekińczyki, Chiny, rasa chińska, Chiny, rasa japońska. Bo wiesz co, bo tak jak się mówi o Azjatach, to się ma na myśli te większe psy. Owczarki środkowoazjatyckie. Też, ale również... Teriery tybetańskie. Takie miśki. A, czałczały, masz na myśli też czałczały. Mastify tybetańskie, tak? Dokładnie, to są też, tak. To jest cała duża grupa ras, bo tak naprawdę od tych ras wielu wyszły później kolejne rasy, bo one zaczęły wędrować wraz z ludźmi też w stronę Europy. A tu mówimy o azjatyckich ozdobnych, tak? Czyli o tych małych rasach, które były tak zwanymi psami na poduszkę i to były właśnie psy dla kobiet. Może między innymi dlatego mnie to skusiło. Pierwszy był u nas Chiny. Japońskie i tak bardzo odpowiadały nam charakterem. Ale Chiny japońskie to chyba nie jest popularna rasa. Chiny nie są tak popularne, mało osób też rozpoznaje, wiele osób też jakby myli przez ten wyraz twarzy, tak? Też niektórzy uważają, że to są Pekińczyki, tylko takie lżejsze. I są to psy troszkę, o troszkę innym charakterze, ale też generalnie wszystkie rasy azjatyckie mają bardzo specyficzną osobowość. Mówi się, że to jest trochę człowiek, trochę kot i trochę psa. To właśnie widać, że to są psy takie typowe do łóżka. Tak. Dla kobiet. Towarzyszące, tak. To faktycznie psy, które swoich ludzi bardzo kochają. Też zdarza im się dystans, natomiast nie są bardzo wylewne dla obcych osób. Też nie każdemu to odpowiada, bo bardzo wielu z nas kojarzy psa z takim aspektem właśnie, że pies się wylewnie wita, tak, i jest szczęśliwy z towarzystwa człowieka. Akurat te rasy bytują obok, nie zawsze koniecznie muszą być bardzo, bardzo przytulane, ale są bardzo słodkimi zwierzakami. No ale jak widać, przychodzą i no i lubi, przynajmniej ta wersja lubi ta się przytulać. Ta wersja lubi się przytulać, tak. A jakie historie z nimi się wiążą? Bo to jest rasa, która ma pewnie jakąś historię, skoro tak, wywodzi się z Azji. Tak, to są rasy o wielowiekowej wręcz historii. One dopiero do Europy dotarły pod koniec XIX wieku i bardzo trudno w ogóle było zdobyć te psy. One żyły na dworach cesarskich, miały swoją własną świtę. Mówi się, że Pekińczyki miały, oczywiście cesarzowej, miały 400 eunuchów obsługi własnej, tylko dla Pekińczyków przeznaczonych. I one właśnie były typowymi psami kobiet, spędzały z nimi czas, leżały na poduszkach, były noszone w rękawach, kimon. I były bardzo specyficzne. W ogóle historia Pekińczyków, powstania tej rasy jest bardzo ciekawa, bo jest taka legenda, że jest to mariaż lwa i małpki. Lew zakochał się w małpce i poprosił bogów o to, żeby mógł ten związek skonsumować. Bóg powiedział, a zgodzisz się być mniejszym?
I właśnie z takiej wielkiej miłości powstały Pekinczyki, które mają cechy i lwa, bo właśnie ta bujna szata, jak i twarz małpki, też mówi się, że jest to twarz takiego mędrca. To ile tych Pekinczyków było na dworze jednocześnie, miały taką obsługę? Było nawet kilkaset, też nie wszystkie były tak naprawdę widoczne i dopiero przyjechały do Europy bardzo późno, też tak naprawdę, jeśli mówimy o Pekinczykach, to w związku z wojną, tak, z pewnym buntem, który się wiązał z atakiem na dwór cesarski. Wcześniej, nawet jeżeli cesarz podarowywał komuś z Europy Pekiny, to mówi się o tym, że one były karmione na ostatnią podróż bądź tłuczonym szkłem albo bambusem i nie przeżywały tej drogi, po to, żeby utrzymać tą wyjątkowość psa cesarskiego. Mhm. To teraz wróćmy do Polski. Ile psów jest u Ciebie w domu? Mówimy o samych Pekinczykach i Chinach, czy ogólnie o psach? Mamy dwa Pekinczyki i trzy Chiny, w tym jeden Chin pochodzi z adopcji, czyli jest takim, powiedzmy, pieskiem w typie China, ten, który właśnie się przytulał. Jak się dowiedzieliśmy, że jest w schronisku tutaj w Warszawie na Paluchu, to postanowiliśmy, że koniecznie musi do nas trafić. I trafił. I trafił. I w jakim jest wieku? Trudno powiedzieć, myślę, że tak obstawiam, że około 3 lata. A czemu trafił do schroniska? Co się wydarzyło w jego życiu, że... Nie wiadomo, właśnie ktoś zgłosił do schroniska, że leży przy drodze taki bardzo wycieńczony pies. Też nikt nie miał na początku pojęcia, że jest to jakiś tam konkretny typ rasy. No tak, no bo pewnie się różnił... I pani, która na Paluchu zajmuje się Pekinczykami, jakby rozpoznała, tak, że jest to ten typ tak zwany brachycefaliczny, czyli krótkopyski, i w ten sposób był przez też nas w różnych portalach tych osób, które kochają Pekinczyki, był ogłaszany. I stąd się też dowiedzieliśmy. Ten, co wszedł pod stół, znalazł sobie budę taką u nas. Tak, tak, one lubią się schować. W jakim jest wieku? Rafael będzie miał 4 lata w grudniu, skończy 4 lata. I on przyjechał z Portugalii. Z Portugalii przyjechał, tak. Natomiast jego korzenie są brytyjskie i wbrew pozorom, gdyby ktoś chciał faktycznie pięknego Pekinczyka, to wcale nie kierujemy się do Chin, tylko właśnie do Wielkiej Brytanii, do Anglii. Tam są najlepsze Pekinczyki? Tam jest kolebka pięknych Pekinczyków i każdy z nas, który jest miłośnikiem Pekinczyków, marzy właśnie o tym, żeby trafił do niego Pekinczyk z pewnych znanych angielskich hodowli. Z królewskiego hodowli. Dworu? Nie. Angielskiego? Nie, z angielskiego dworu nie, ale są też hodowle o bardzo długich tradycjach, które mają wiele sukcesów. Z tych dwóch hodowli, o których myślę, w tej chwili są dwa znane psy, między innymi jeden, który jest w Stanach Zjednoczonych i wygrał Westminster. To jest taki bardzo prestiżowa wystawa i Malachi jest właśnie takim bardzo teraz cenionym Pekinczykiem i bardzo rozpoznawalnym, dlatego że ma wiele zwycięstw, między innymi właśnie Westminster. Cały. Czyli moi drodzy, jeżeli chcecie najlepszego Pekinczyka na świecie, to trzeba się nie udać do Azji, a udać się właśnie w stronę Londynu na wyspy Wielkiej Brytanii. Komu polecać? Dla kogo to jest rasa? Dla kogo ona nie jest? Co przemawia za tym, żeby mieć tą rasę w domu, a komu odradzamy? Stanowczo odradzamy wtedy tą rasę. To znaczy też walczymy troszkę z mitami, tak? Bo też myślę, że słyszałeś chociażby ze swojego dzieciństwa, że Pekinczyki są wredne. Ale to z uwagi na wyraz ich pyska to znaczy, twarzy... Bywają, faktycznie bywały do obcych osób tam we wcześniejszych czasach naszej młodości, że te Pekinczyki były dość niechętne w kontaktach, jeżeli możesz przejąć. Przejmę. Super. I zdarzały się faktycznie złe reakcje na obce osoby. Natomiast generalnie Pekin ma bardzo fajny charakter. Hej, kolego, z tym, że nie jest jakąś taką zabawką, bo wydaje nam się, że taka puchata kulka to jest taka stricte zabawka. One mają bardzo dużą autonomię, tak? Lubią mieć swoją przestrzeń i bywają nieco uparte. I nie jest to rasa, która na pewno bym polecała dla osób, które lubią szkolenia, tak? Które lubią wykonywanie poleceń natychmiast. One faktycznie jak najbardziej są posłuszne, z tym, że muszą to przemyśleć, tak? I muszą się zastanowić. Na pewno dla osób, które... No może troszkę, powiedziałabym, że jednak mają to swoje zdanie. Na pewno dla osób, które poświęcą im czas, nie jest to zwierzę, które powinno być długi czas sam, bo nawet jeżeli ono nie jest zupełnie przy nas, to lubi mieć towarzystwo. Nie są jakieś mocno rozszczekane, nie są rozbiegane, więc jak ktoś jest też starszą osobą, czy taką bardziej stacjonarną, to na pewno warto. I oczywiście no, ktoś, kto lubi długowłosy, bo to jest też pewne wyzwanie. Ile czasu trwa pielęgnacja takiego psa? To znaczy, wbrew pozorom,
Pekina nie można za często czesać i za długo, bo ten włos jest dość delikatny, więc można by było sobie wyczesać po prostu do gładkiego. Wyczesać całego psa. Wyczesać całego psa, tak. Natomiast jak już podejmujemy wyzwanie i mamy psa we włosie, no to przygotowanie po kąpaniu, tak wysuszenie, no troszkę zajmuje, nawet i do 2 godzin trzeba liczyć, żeby jak często? Dosuszyć. Gdyby był to pies wystawowy, to najlepiej co tydzień, a jak się ma takiego zwyczajnego, to myślę, że spokojnie raz na miesiąc. Moje też zdarza im się co 3 tygodnie, jeżeli nie są w tym cyklu wystawowym, to też co 3 tygodnie. Ile waży taki pies? To jest też ciekawostka, bo zgodnie ze wzorcem pies powinien ważyć 5 kg, a suka do 5,4 kg, czyli bo to było 11-12 punktów. Suka większa jest. Suka teoretycznie jest cięższa. I też jest to ciekawostka specyficzna dla tej rasy. No właśnie, bo na ogół suki są lżejsze. Tak. W przypadku wielu ras suka jest o wiele mniejsza od psa. Pies jest tym większym, tym ważniejszym. Ważniejszym, tak. Tutaj akurat jest wyjątek i też taka ciekawostka. Sędziowie, którzy są specjalistami od pekińczyków, wiedzą, że na wystawie trzeba psa podnieść. Bo jest to właśnie też cecha rasy, on wygląda... No właśnie, tu mamy wystawę. Dlatego to jest wystawa, to jest akurat jeden z moich czynów. Ale tam wizualnie nam się wydaje optycznie, że to jest taka puchata kuleczka, natomiast mocny kościec powinien dawać ten efekt ciężkości. Bierzemy na ręce i czujemy, że jest to prawdziwy pies, a nie futerko. A co mi powiesz na temat BOAS? Tak, tutaj też bardzo specyficzne jednostki, ten syndrom chorobowy właściwie. Teraz profesjonaliści, hodowcy, osoby związane z kynologią starają się tą wiedzę szerzyć i też cieszę się, że mogliśmy tutaj nawiązać, ponieważ syndrom BOAS dotyczy nie tylko pekińczyków, ale wszystkich ras brachycefalicznych, czyli krótkopyskie. Czyli jeszcze raz. Brachycefaliczne, czyli krótkopyskie. Czyli jakie to są rasy jeszcze? No już wymieniliśmy sobie China, pekińczyka, Shih Tzu, na pewno znane wszystkim Państwu buldogi francuskie, mopsy, tak, buldog angielski, tak, wszystkie te rasy, które nam się kojarzą, potocznie mówimy, nie mają pyska. Tak, tutaj krótki, spłaszczony, zderzenie ze ścianą. Tak, to one od razu mają zmarszczki, tak, bo to też wiemy, że większość z tych ras nam się kojarzy, że zmarszczki na twarzy, dość duże oczy, też trochę powiedzmy na wierzchu. Też zawsze mówimy, że to są rasy, które chrapią, tak, które charczą, wydają dużo dźwięków i wydawało nam się wszystkim, że to jest takie typowe dla tej rasy. Natomiast jak zaczęto zwracać uwagę na te aspekty zdrowotne, to się okazało, że pewne cechy tak zwanego przerasowienia, czyli zbyt właśnie płaskie czaszki, zbyt obfite fałdy nosowe, spowodowały, że te zwierzęta mają problemy z funkcjonowaniem, czyli mają trudności z oddychaniem, trudności z pobieraniem pokarmu, jest im bardzo ciężko, szczególnie teraz jak jest ciepło. Mówimy, że jak jest gorące lato, to w ogóle żadnego psa nie możemy zostawić, tak, na długo w gorącej sytuacji czy w samochodzie. One szczególnie cierpią i hodowcy, osoby zaangażowane w kynologię, lekarze weterynarii zwracają uwagę, że kiedy planujecie Państwo zakup takiego pieska krótkonosego, to trzeba sprawdzić, czy rodzice na przykład nie mają przesadnie tych cech właśnie wyeksponowanych, żeby szczeniak nie miał problemów. Zdarza się, że już szczenięta, nawet 4-miesięczne, wykazują te objawy ciężkie oddechowe, a to nie jest tylko taki objaw estetyczny, tak? Czy na przykład, że mówimy, że pies się męczy, czy ten krótki oddech, ale kiedy ten syndrom się pogłębia, może dochodzić do stanów zapalnych, do problemów w ogóle z oddychaniem i nawet niektóre psy potrzebują zabiegów operacyjnych, żeby poprawić ich komfort życia. Czyli chcesz powiedzieć, że te psy się szybciej męczą? To znaczy wiadomo, że jakby wymiana cieplna, tak, jeżeli mamy tak krótki pysk, i tak jest utrudniona, ale jeżeli jest to normalna konstrukcja anatomiczna, to one sobie radzą. Nawet w tym futrze, bo niektóre osoby się mnie pytają, dlaczego nie obetnę, bo takie futro jest im gorące. One jednak potrafią sobie radzić, tak, z tym ciepłem, bo to futro też w pewien sposób je chroni. Natomiast jeżeli są bardzo wąskie drogi oddechowe, to już się zaczyna nawet, patrzymy na tak zwane dziurki od nosa. Tak. Jeżeli nozdrza są bardzo zamknięte, to pobieranie powietrza jest utrudnione. Tak. I tutaj szczególnie się na to zwraca uwagę, żeby po prostu nie powielać tych problemów, tak, żeby nie kupować psów z niesprawdzonych źródeł i żeby nie zadawać im cierpienia po prostu, tak, bo im się zdarza po prostu żyć krócej. Dokładnie tak. Moi drodzy, więcej na ten temat przeczytacie w Psie Rasowym. Może pokaż, Asiu. Nasze czasopismo Pies Rasowy. W ostatnim numerze mamy obszerny tekst na temat BOAS. Także polecam Państwu, żeby się z nim zapoznać. To jest bardzo istotny problem i tak jak mówię, wiele organizacji, wiele
wiele osób jest zaangażowanych w to, żeby po prostu poprawić jakość życia i poprawić też komfort naszych zwierząt, żeby one też miały dobre życie. Nasz magazyn jest generalnie przeznaczony dla hodowców, wystawców, dla osób, które się interesują psami i znajdziecie Państwo bardzo wiele ciekawych materiałów, nie tylko z zakresu zdrowia, ale też pielęgnacji i chociażby właśnie prezentację raz na, od razu się pochwalę, że na okładce ostatniego numeru jest nasza rodzima rasa polska, czyli gończy polski. Gdzie znajdziemy tą gazetę? W każdym dobrym kiosku, czy musimy prenumerować? Najlepiej zaprenumerować jest strona psa rasowego w internecie. Mamy oczywiście Facebook, także tam możecie Państwo się dowiedzieć. A już niedługo pewna niespodzianka, nie chciałabym na razie jej zdradzać. Także na chwilę obecną zapraszamy na nasze media społecznościowe też i na stronę, żeby też między innymi zapoznać się z poprzednimi numerami, zobaczyć jak treści Państwo odpowiadają i co. Na zakończenie programu nasz kubeczek od sponsora, bardzo proszę. Dziękuję. Mam nadzieję, że się przyda podczas lektury psa rasowego. Moi drodzy, dziękuję bardzo za uwagę. Dzisiaj rozmawialiśmy na temat pekińczyków, chinów z doktor nauk weterynaryjnych Joanną Zarzyńską. Jednocześnie redaktor naczelną psa rasowego i zoobranży. Zachęcamy do lektury zoobranży. Portal strefazoologiczna.pl. Zapraszam serdecznie, tam są wszystkie odcinki programów, również na portal słodkilife.pl. Make-up w dniu dzisiejszym, ProteArt Studio Akademii, dziękujemy bardzo. Jasiu, tobie bardzo dziękuję za przybycie do studia i zapraszam na kolejne nasze programy, gdzie myślę, że czegoś ciekawego również się dowiemy. Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję. Joanna Zarzyńska, Michał Sawa, wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego.